Dieta ketogeniczna jest nieraz polecana dla osób z insulinoopornością, bo jeżeli mamy problem z metabolizowaniem glukozy, no to jeżeli zabierzemy źródło problemu, czyli tą glukozę i z innych źródeł pozyskamy energię, no to rzeczywiście sytuacja powinna się poprawić. Natomiast są takie trzy rzeczy, na które chcę zwrócić Twoją uwagę szczególną, jeżeli masz insulinooporność albo znasz kogoś, kto ją ma, ponieważ one na diecie keto mogą wystąpić i mogą powodować tak naprawdę dodatkowe problemy i gorsze wyniki badań, zakłamane wyniki badań i słabe samopoczucie. Zapraszam na odcinek. O insulinooporności nagrałam już kilka lat temu film na kanale i tam szeroko omawiam zastosowanie diet niskowęglowodanowych właśnie w przypadku insulinooporności, więc jeżeli Cię ten temat interesuje, to zapraszam do niego, podlinkuję ten film. Nagrałam też wiele odcinków Keto Q&A, w których odpowiadam na Wasze pytania dotyczące właśnie konkretnych zagadnień związanych z insulinoopornością, a dzisiaj o trzech takich sytuacjach, które też obserwuję w moim gabinecie dietetycznym, że mogą się pojawić i dotyczą osób z insulinoopornością i mimo diety ketogenicznej możemy nie mieć tutaj dobrych efektów. Pierwszy przykład to jest sama kwestia robienia badań. Często osoby, które mają stwierdzoną insulinooporność, mają ją stwierdzoną na bazie krzywej cukrowej, krzywej najlepiej glukozowo-insulinowej, czyli idziemy do laboratorium, na czczo pobierana nam jest krew, potem wypijamy 75 gramów glukozy i w kilku punktach, od 2 do nawet 5 punktów, mierzony nam jest poziom glukozy i insuliny, czyli na przykład po 30 minutach po spożyciu, po godzinie, po półtorej godzinie, po 2 godzinach, czasem nawet po 3. I w ten sposób mamy krzywą cukrową, wiemy jak nasz organizm zareagował na spożytą glukozę w danych momentach. Zarówno jeżeli robimy właśnie krzywą i glukozową i insulinową, to poznajemy wysokości glukozy i insuliny. O tym też było na kanale, jak te wyniki interpretować i nieraz o tym mówiłam. Natomiast chcecie uwrażliwić na to, że jeżeli przechodzisz na dietę niskowęglowodanową, a szczególnie przechodzisz ketoadaptację, czy jesteś na diecie ketogenicznej, to ponowne robienie tych badań, bo na przykład diabetolog zaleci Ci zrobienie tego badania po kilku miesiącach dla porównania, no jest dużym ryzykiem. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nie masz insulinowrażliwości, czyli rzeczywiście na Twoje poziomy insuliny zbyt mocno wzrastają po spożyciu węglowodanów, dlatego że po prostu, mówiąc obrazowo, Twoje komórki są głuche na działanie tej insuliny, która puka do nich i mówi: otwórzcie się, dajemy Wam energię w postaci glukozy. Więc masz podwyższone poziomy insuliny, czyli nie masz insulinowrażliwości komórkowej, nie tylko komórkowej. To wtedy zmieniamy jakby sposób patrzenia, bo teraz dajemy organizmowi tłuszcze, uczymy się korzystać z tłuszczu, a zabieramy mu tą glukozę. I sytuacja się poprawia. Ale to nie znaczy, że od razu na początku, czy nawet po paru miesiącach, Ty tą wrażliwość insulinową od razu uzyskasz. To jest naprawdę proces, który może trwać naprawdę kilka miesięcy. Na samym początku wręcz ta Twoja wrażliwość insulinowa może być gorsza, no ale nie będziesz tego odczuwać, no bo tych węglowodanów unikasz, jesz ich znacznie mniej. Szczególnie węglowodanów prostych. I teraz jeżeli Ty pójdziesz sobie na taki test do laboratorium i wypijesz 75 gramów glukozy, więc już w ogóle taką ilość, która źle na Ciebie wpływała wcześniej, a teraz, kiedy się adaptujesz do używania ciał ketonowych i w ogóle jakby organizm nie ma do czynienia z glukozą w takich ilościach jak wcześniej, a Ty mu dołożysz znowu taką dużą dawkę, no to te wyniki będą fałszywie negatywne, możesz się bardzo źle czuć i w ogóle nie daje to pełnego obrazu sytuacji. I ja się z tym wciąż spotykam w gabinecie dietetycznym, że ktoś przechodzi na keto low carb i przynosi mi wyniki krzywej cukrowej już po tym momencie ograniczenia węglowodanów. To naprawdę nie jest po pierwsze w ogóle bezpieczne dla Ciebie, a po drugie nie daje Ci jasnego obrazu, co się w Twoim organizmie dzieje, no bo na tą insulinowrażliwość trzeba pracować. Jeżeli musisz z jakiegoś powodu, chociaż uważam, że nie musisz, ale jeżeli musisz zrobić to badanie, to powinno się jednak ponownie te węglowodany wdrażać do diety, nawet przez okres 2 tygodni, żeby troszkę tą insulinowrażliwość odzyskać, no ale jak ktoś zaczyna keto dlatego, że jej w ogóle nie ma, no to właśnie,
Jedno z zagrożeń, o którym po prostu trzeba pamiętać i według mnie nie robić już później tego badania, to jest krzywa cukrowa, krzywa, nawet nieważne czy glukoza plus insulina, ważne, że wypijasz te 75 gramów glukozy na czczo. Tego nie rób. Przechodzimy do punktu drugiego i on jest troszkę połączony z punktem trzecim. Chodzi tutaj o produkty, które mają niski indeks glikemiczny, nawet bardzo nieraz niski indeks glikemiczny, ale mogą wciąż powodować skoki insuliny w Twoim organizmie. Co więcej, są to nieraz produkty uznawane za ketogeniczne. Mowa tutaj o słodzikach. Teraz powiem Ci o tym, jakie ja mam doświadczenie z mojego gabinetu i powiem Ci, jak to sprawdzić po prostu u siebie, jak to masz sprawdzić u Ciebie konkretnie, bo jeżeli chodzi o literaturę, jeżeli chodzi o publikacje naukowe, które staram się regularnie przeglądać, to nie mamy tam konkretów i nieraz zdania są podzielone. Ogólnie przyjęte jest, że słodziki są lepszą alternatywą niż cukier u osób z problemami z gospodarką cukrową. Większość tych słodzików jest bezpieczna, albo nie wiemy jeszcze o tym, że jest niebezpieczna i to też jest coś, co powoduje, że wiele osób, które szukają jakichś takich dietetycznych po prostu możliwości do sporu, no to szukają tam właśnie afery, że być może ten erytrol, skoro nie jest naturalny, to po prostu Cię zabije i to jest sztuczne i po co to brać. No, ja bym szybko, myślę, mogła im wyciągnąć ten argument z ręki, bo erytrytol to jest substancja, którą nasz organizm sam endogennie wytwarza. Więc pytanie, czy on sam dla siebie wytwarza truciznę? Niekoniecznie. Natomiast te produkty mają bardzo niski, albo wręcz tak jak na przykład wspomniany erytrytol, zerowy indeks glikemiczny, czyli teoretycznie nie podnoszą nam cukru we krwi. Są to alkohole cukrowe. Ale niektóre publikacje sugerują, i ja też to zaobserwowałam u niektórych moich podopiecznych, że alkohole cukrowe mogą mieć powodować nie aż tak duże jak cukier, ale jednak wyrzut insuliny z racji tego, że mogą właśnie mieć wysoki indeks insulinowy, chociaż to jest takie pseudodietetyczne, bo nie jest to do końca zbadane. Rzeczywiście naukowcy w Austrii zaczęli badać coś takiego jak indeks insulinowy, ale tam mamy wciąż dużo niewiadomych. Dlatego mówię Ci o tym, bo możesz to wykorzystać na swoją korzyść. Jeżeli masz insulinooporność, jeżeli jesteś na diecie keto niskowęglowodanowej, zastępujesz cukier słodzikiem, to po prostu zmierz sobie glikemię na przykład pół godziny, najpierw przed, a potem na przykład pół godziny po tej, nie wiem, kawie z ksylitolem, czy erytrolem, czy herbacie, czy ciastku właśnie bez cukru, ale ze słodzikami i sprawdź, czy u Ciebie nie powoduje to nadmiernego po prostu wzrostu glukozy. Nie mówię tu o insulinie, jej nie zmierzysz w domu. Zmierz sobie po prostu glikemię, bo ona jest po części powiązana z tą insuliną. Jeżeli nie skacze Ci cukier, to prawdopodobnie jesteś bezpieczny, bezpieczna, ale miej to na uwadze, że te wszystkie słodziki to jest coś, co nie powinno mieć miejsca w naszej diecie tak na co dzień, non-stop i być spożywane w dużych ilościach. Nie o to chodzi. Ale jeżeli po spożyciu tego słodzika po prostu glikemia Ci wzrasta, no to to jest dla Ciebie ewidentny wskaźnik, że akurat ten produkt Ci nie służy. I mówię to dlatego, że miałam naprawdę, no przynajmniej jest kilkanaście osób u siebie, które źle reagowały na niektóre alkohole cukrowe. Sprawdź to po prostu, lepiej zapobiegać niż później mieć problem. I punkt trzeci, powiązany też właśnie z tym indeksem insulinowym, to jest nabiał. Dlaczego nabiał? Ponieważ nabiału zazwyczaj na keto jemy dużo, no bo rezygnujemy z węglowodanów, a nabiał jest fajny, tłusty, ma niski indeks glikemiczny. I tak, to jest dobra droga, pod warunkiem oczywiście, że nie mamy nietolerancji, jakichś alergii pokarmowych, to się często wiąże, ale zobacz, na przykład mleko, które ma dość niski indeks glikemiczny, bo jeżeli dobrze pamiętam, w okolicach 40, ma właśnie, ci naukowcy z Austrii zbadali, wysoki, bardzo wysoki indeks insulinowy, bo powyżej 100. Dlaczego? Jest to za sprawą leucyny. I tutaj nawet nie chodzi o to, czy to będzie mleko pełnotłuste, czy odtłuszczone, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, że połączenie laktozy, czyli cukru mlecznego, z pewnymi białkami mleka właśnie powoduje ten wyrzut insuliny. I znowu, nie wiesz, pijesz mleko, sprawdź u siebie, czy nie powoduje ono wzrostu glukozy. U bardzo wielu osób powoduje. I to też tłumaczy i wiąże się z tym, że
pewne grupy nabiału, właśnie osoby z insulinoopornością powinny na nie uważać, czyli nie tylko mleko, a jego pochodne, takie jak na przykład twaróg i te wszystkie produkty mleczne, które są słabe, które nie są fermentowane, ale już te produkty fermentowane, czyli jakieś długo dojrzewające sery, nawet jakieś sery żółte, tego typu produkty mogą nie mieć takiego efektu u Ciebie, ponieważ właśnie ten cukier mleczny no, jest sfermentowany. Jeżeli nie masz pewności, to właśnie sprawdź. Bo znowu miałam podopiecznych, którzy na przykład skorzystali z sensora tego takiego dwutygodniowego, który pokazuje nam, przypinamy go do ramienia i pokazuje nam średnie wyniki, jeżeli chodzi o glikemię. I po niektórych serach ten cukier im skakał, a po innych zupełnie nie. Więc jeżeli nie chcesz się tak całkowicie ograniczać i po prostu no, ustalić, że dobra, skoro mam insulinooporność, nabiał może być insulinogenny, no to w takim razie rezygnuję z nabiału. Jeśli nie chcesz tak do tego podejść zero-jedynkowo, to po prostu sprawdź sobie poziomy glikemii po na przykład swoim, nie wiem, ulubionym twarożku i po, nie wiem, jakimś serze cheddar i tak dalej. Zrób takie porównanie i wtedy zobaczysz. Natomiast jeśli masz insulinooporność albo jeśli znasz kogoś, czy chcesz pomóc komuś z insulinoopornością, to proszę pamiętaj o tych trzech rzeczach. O tym, aby nie robić krzywej cukrowej w trakcie ketoadaptacji czy na dietach niskowęglowodanowych w ogóle. O tym, żeby uważać na alkohole cukrowe, na słodziki i sprawdzić indywidualnie, czy one nie podnoszą Ci glikemii, dopóki nie odzyskasz elastyczności metabolicznej. I to samo zrób, jeżeli chodzi o nabiał. Wiadomo, że reakcja glikemiczna u nas jest indywidualna i na jednych może działać jabłko źle, a na innych winogrono gorzej. Ale to są takie trzy sytuacje, trzy zależności, przy których zalecam szczególną ostrożność. To tyle w temacie insulinooporności na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny, a tymczasem pozdrawiam Cię ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!